Cześć, witajcie. Jesteśmy w stolicy Kazachstanu, w Astanie, dokładnie pod symbolem tego miasta, czyli pod Bajterekiem, wieżą, która ma 97 metrów. Dlaczego 97 metrów? Otóż Astana jest chyba jedną z najmłodszych stolic świata, ponieważ została założona na stepie. W tym miejscu, w którym się znajduje, czyli stosunkowo blisko granicy rosyjskiej, w 97 roku. Dokładnie rok temu miała 20 lat. Kazachowie bardzo się tym chełpią. Astana, czyli stolica, została przeniesiona z Almaty, czyli z południa kraju, tutaj z dwóch względów. Ponieważ północ Kazachstanu była mocno zrusyfikowana i prezydent panujący tutaj od, nie wiem, chyba już 100 lat, Nursultan Nazarbajew, chciał prezydent rządzi krajem od rozpadu Związku Radzieckiego, czyli od 1991 roku. A wcześniej też był przewodniczącym tam partii komunistycznej. Ale co jest ciekawego? Otóż to, że wydaje nam się, że tą stolicę przeniósł z dwóch względów. Z południa przeniósł ją na północ po to, żeby zaznaczyć, że północne ziemie kazachskie są jednak kazachskie, a nie rosyjskie, ponieważ północ jest mocno zrusyfikowana. Po drugie, ma dużo pieniędzy z gazu i z ropy z Morza Kaspijskiego i chciał na starym mieście, które się tu znajdowało, czyli Celinograd, co znaczyło nic innego jak Ugór, wybudować stolicę, którą nazwał nie inaczej jak Astana, czyli znaczy stolica. Jakbyście chcieli sprawdzić, jaką rękę ma prezydent Kazachstanu, to tutaj, o, na środku w stolicy możecie sobie włożyć i zrobić przemianę duchową i powiedzieć: świat należy do mnie. Kto? Się robi wszędzie na nowo. Ale się no te akurat na przykład, te budynki są spoko, one no, dobrze wyglądają, nie? Parki robią, ale te wysokie takie, pokryte tą płytą taką jakąś, no, która odpada. No nie, bo to są, u nas się takie buduje w Europie też. Osiedla, tylko są bardzo gęsto rozmieszczone, także tutaj w jakiejś takiej przestrzeni sąsiedzkiej to chyba nie ma mowy. Mi się podobają te zamykają w swoich mieszkaniach. Mi się ta zieleń podoba, jak ten mechanizm. Kurczę, popatrz na to, ile tego jest. No. Chyba jeszcze nikt nie mieszka. Nie, to już niektórych widzę. Pranie się suszy, zasłonki. Podejrzewam, że w środku walące się klatki schodowe. O, jechaliśmy koło tego centrum. No i chyba ta galeria handlowa obsługuje. A tam jest Expo. Kurczę, to daleko było od centrum Expo.